Gwiazdy betlejemskie. Kupujemy je w markecie w okresie świątecznym, wyglądają ładnie, jest to postawić na stół, a potem nagle po świętach, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, biorą i sypią się z liści, albo prosto po środku zaczynają gnić, albo prosto patrzycie na roślinę i już jej potem nie widzicie, bo ona bierze i wygląda, jakby ktoś ją wziął i zmielił. A więc jeśli chcecie dowiedzieć się, czemu gwiazdy betlejemskie zrzucają liście, a następnie umierają, to ten film jest właśnie dla Was. Problemy, z powodu których umierają gwiazdy betlejemskie, pozwoliłem sobie podzielić na dwie kategorie. Na problemy typowe i nietypowe. W problemach typowych znajduje się na przykład złe podlewanie, kupienie w ziemi długoschnącej, czy też stanie przy jakichś wywietrznikach lub miejscach, gdzie jest nagła zmiana temperatury. Złe podlewanie to jest punkt pierwszy, w ogóle najczęstszy, który się pojawia, ponieważ rośliny, które są źle podlewane, no jak wiemy, źle rosną, a że gwiazdy betlejemskie są naprawdę bardzo delikatne, to złe podlewanie na nie wpływa o wiele bardziej po prostu. Złe podlewanie zwykle wiąże się również z ziemią, w której kupujemy roślinę, ponieważ jeżeli kupujemy roślinę w ziemi, która jest ziemią produkcyjną, taką z masą torfu, jest niezbyt przepuszczalna i tak dalej, to ta roślina nie będzie w stanie w niej po prostu żyć. To jest takie zaduszenie jej w wodzie, bo nie będziemy po pierwsze w stanie nawet wyczuć tego, jaka jest ziemia, czy jest mokra, czy jest mokra, czy sucha, ponieważ taka ziemia nieprzepuszczalna zwykle schnie bardzo z góry, a w środku jest zbita i mokra, co również uszkadza korzenie, więc oprócz złego podlewania, zła ziemia również jest częstym powodem tego, że te rośliny nie przeżywają. Bo jak widzimy, to one rosną, jak tu jest kupiona ta roślina, w ziemi torfowej, tam trochę chyba jest piasku, widzę tutaj trochę wermikulitu, ale nic specjalnego. Ta roślina doznała niestety przesuszenia, a została ona przesuszona przeze mnie niestety, ponieważ wyjechaliśmy na święta i została sobie ona, a że te rośliny są bardzo delikatne, a że była mokra z góry, a teraz mają problemy oczywiście z grzejnikami i z tymi nagłymi zmianami temperatury, to jak wyjechaliśmy, no to wróciłem i zostało z niej tyle, ale druga roślina wygląda znacznie bardziej obiecująco, choć może jest trochę mniej gęsta. Choć jest trochę mniej bujna, to wygląda o wiele ładniej, bo puszcza tutaj nowe liście. Też warto zawsze patrzeć na to, jak roślina wygląda. Czy warto w ogóle jeszcze ją ratować? Czy no po prostu warto tak spróbować zdiagnozować, co się u niej dzieje? I trzecim z powodów typowych jest to, że roślina stoi przy miejscu, gdzie nagle zmienia się temperatura. I nie chodzi mi tylko o to, że może stać przy oknie balkonowym, bo po pierwsze, znaczy okno balkonowe, jeśli jest otwierane, to na przykład też są zimne powiewy, zimne od szyby i ogólnie jest tam chłodniej niż wreszcie w domu, ale roślina się do tego przyzwyczai, tylko te nagłe powiewy są większym problemem. Jeśli na przykład roślina stoi przy lodówce, przy grzejniku, klimatyzatorze, czy podobnym po prostu stanowisku, to roślina no naprawdę nie ma szansy przeżycia. To tak jakby człowieka wziąć i wrzucać z temperatury 20 stopni do minus 20 stopni przez pewien czas, no to porównajcie sobie tak. Rośliny wbrew pozorom są dość podobne do ludzi, znaczy podobne są działaniem w niektórych aspektach, więc czasami możemy sobie pomyśleć po prostu, co się z tą rośliną dzieje. Tak samo jak u ludzi, kiedy jesteśmy odwodnieni, skóra jest sucha, zwykle po prostu jesteśmy tacy też oklapnięci bez życia, to rośliny, jak zauważycie na pewno wszyscy roślinomaniacy, rośliny działają dość podobnie. To był ostatni problem typowy. Nie, jeszcze jest jeden. Znaczy jeszcze jeden wymieniłem tutaj, bo oczywiście problemów jest bardzo dużo, ale to jest taki problem, który najczęściej dotyka ziół i jakichś takich właśnie jakichś takich roślin kupowanych po to, żeby je po prostu zjeść, użyć ich jako przyprawy czy podobnie, bo one są tak nadźgane w takich małych doniczkach, w których nie mają przestrzeni do rozwoju i tam się gniją, rozrastają się patogeny, jakieś grzyby, oczywiście wszystko tam strasznie szybko się przynosi i w przypadku gwiazd betlejemskich tak, też tak często jest, bo żeby one wyglądały ładniej, to muszą wyglądać bujnie, więc nie muszą mieć ładnych korzeni i tak dalej, bo jakbyśmy kupowali takiego cośka, no to tak trochę smutno go kupić. Ta roślina jest trochę w słabym stanie, no bo już jest miesiąc i jeszcze żyje.
Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo u mnie gwiazdy betlejemskie to jest jedna roślina, która nie chce rosnąć może. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, o czym ja mówiłam? A o tym, że jak rośliny są strasznie nadźgane w takich małych doniczkach, to one też nie mają szansy za dużej do przeżycia, bo po prostu nie mają miejsca ani do rozrostu, ani do tego, żeby pobierać wodę, i dość paradoksalnie to się one tak ściśniają i aż no po prostu przestają rosnąć. Więc jeśli nagle, i to tak ogólnie u roślin, jeśli nagle wam roślina zaczyna zamierać, a jest bardzo duża i taka obfita w małej doniczce, to prawdopodobnie jest to powodem tego, że jest ona w doniczce za małej. A jeśli chodzi o problemy nietypowe, to znajduje się w nich na przykład, przynajmniej ja umieściłem tutaj, to, że kupujemy roślinę z chorobą. Po prostu nie widzimy, że roślina jest chora, ma, nie wiem, wyłonowce korzeniowe, choć akurat w przypadku gwiazd betlejemskich to jest dość rzadkie, ale na przykład szara pleśń czy coś takiego to łatwo może się trafić w tym przypadku, więc po prostu oglądajmy roślinę przed kupnem, żeby to nie było 20 zł w błoto, no bo jednak może ta roślina pożyje. Znam osoby, którym gwiazdy betlejemskie żyją nawet i 8 lat. No właśnie taka zmarła w tym roku. I to był pierwszy taki nietypowy problem, który wpisałem. A drugi, który wpisałem, to było to, że roślina umiera z powodu wycieku tych soków, które ma. Chodziło mi o to tutaj, że roślina jest uszkodzona mocno przy pniu, że tutaj przy podstawie pędu, gdzie widzimy tą roślinę, że tutaj no po prostu jest roślina uszkodzona i wyciekają z niej soki, przez co ta roślina no, powoli obumiera. Co zwykle objawia się tym, że wszystkie liście jakby od dołu tych tutaj kępek są pełne życia, a te wszystkie noworosnące to one po prostu obumierają. Więc jakby roślina umiera od góry, co jest dość nietypowe. No wiecie, na przykład jeżeli przewozicie rośliny, nie wiem, w samochodach, po jakichś wybojach, albo w autobusach czy gdzieś, to takie rośliny się bardzo łatwo uszkadzają. Więc trzeba potem wziąć i obejrzeć taką roślinę, czy nic u niej nie się nie stało takiego poważniejszego, na przykład nie jest porwana po środku. Tak. Wypisałam jeszcze to, że roślina jest przenawożona z powodu ziemi z nawozem, bo to jest coś takiego, co zwykle nie powoduje śmierci rośliny, ale jest jakimś takim, jest taką rzeczą, która jednak tą roślinę osłabia, bo jak teraz może się dowiadujecie, to za dużo nawozu wcale nie pomaga roślinie, pali jej korzenie, roślina nie może tego przetrawić i w ogóle, ale w przypadku, jeśli nawozu jest dobra dawka, no to roślina rozkwita i tak dalej. I akurat u gwiazd betlejemskich wykorzystuje się to, że one powolutku, powiedzmy, że wsypuje ktoś nawóz granulowany do ziemi albo wkłada pałeczki nawozowe, podlewa nawozem i następnie 4 dni później wystawia je i one pięknie tak kwitną, nowe liście, takie trochę aż za duże wypuszcza i tak dalej. A potem mijają 2 tygodnie i roślina cała się robi żółta po prostu. Pewnie dziwi was to, że ten film jest taki nieruchomy, to po prostu jest spowodowane tym, że nie mam za bardzo jak robić kadrów i tak dalej, no bo ja nie mam takich chorób i nie mogę tego nagrać. A więc zresztą to jest taki trochę spokojny film na taki wychillowanie. Jeszcze coś takiego, czego szczególnie musimy unikać w przypadku gwiazd betlejemskich i to w ogóle szczególnie zimą i w środku lata, jeśli nam taka roślina dożyje, to zraszania tych roślin, bo jeśli taką roślinę weźmiemy z rosimy. Chyba się mówi z rosimy. To i po prostu liście jej odpadają jak takie igły z wysuszonej choinki. No i po prostu roślina już nie wygląda dobrze, no i nie ma szansy przeżycia. A jeśli chodzi o lato, to jeśli zraszamy w lecie, to pamiętamy o tym, że roślina jest narażona na promienie słoneczne, bardzo ostre, co w wielu przypadkach powoduje takie wypalenie się plam na liściach. To wam zrobię zaraz przejście. I to był ostatni powód, który wypisałem, bo wiele powodów już po prostu znamy, takie jakieś normalne. Doniczka nam się przewróci, roślina się złamie. Ups. Nie wiem, to, że ktoś będzie próbował umyć roślinę prysznicem i jej wszystkie liście odpadną, no to myślę, że chyba nikt nie jest taki, żeby potem jeszcze się zastanawiać, czemu ta roślina nie żyje. No, powodów jest bardzo wiele. Gwiazdy betlejemskie są bardzo delikatne i trzeba o tym pamiętać, że w ich uprawie nie czyścimy liści,
a na pewno nie tych czerwonych. W przypadku kwitnienia, które na przykład u mnie było, to uważamy jeszcze szczególniej na przeciągi. Odstawiamy roślinę od przeciągów. Musimy też uważać na to, żeby roślina nie stała na, powiedzmy, zimnym parapecie, bo wtedy ochłodzi się jej ziemia i roślina też będzie wyglądała źle, po prostu ona też będzie powoli umierała. Ogólnie w przypadku wszystkich roślin uważamy na rośliny, które stoją na parapecie, pod którym jest grzejnik, bo to jest zmiana temperatury i roślina nie czuje się dobrze, jak w takim długotrzymanym jacuzzi. I to byłoby na tyle. Jeśli chodzi o ukorzenienie gwiazdy betlejemskiej, to mi się udało tylko z tą jedną sadzonką. Miałam trzy. Ukorzenienie gwiazdy betlejemskiej jest bardzo ciężkie. Jak kiedyś mi się uda jakoś tak bardziej skutecznie niż tak jak teraz, to wam nagram. No. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był dla was przydatny i że dowiedzieliście się czegoś nowego i że wasze gwiazdy betlejemskie będą żyły dłużej niż okres świąteczny, bo to jednak smutne tak kupować roślinę tylko po to, żeby była, a potem umarła. I do zobaczenia, wszystkich pozytywnych emocji w nowym roku. Do usłyszenia. Niech ci się w tym przypadku czerwieni.